Witam i pozdrawiam Was. Dzisiaj kolejny temat od Wasze pytanie. Nie, nie, dzisiaj kolejny temat, ale on lepiej mówi Tak, to. Dzisiaj znowu mamy hejterowskie Q&A, w sumie moja ulubiona seria. Już się cieszyłem, ciężko było nazbierać troszeczkę tym razem tych pytań, bo jakby troszeczkę jest za mało, także troszkę więcej inspiracji, ludzie, bo brakuje. Również jest, ja myślę, bardzo ważne dla Was, kiedy Wy macie na prywatne życie taki komentarz, który Wam nie pasuje, Wy też może smogą klienta von unserer manier von umgang. Możecie też nauczyć się z naszej reakcji, tak jak my reagujemy. Też mniej więcej po to też jest zrobione, żeby Wam pokazać, że nie zawsze na agresję czy na hejt trzeba reagować agresją i innym. To jest po prostu, jak można to przetworzyć w życiu. Oczywiście jest też dość dużo pozytywnych komentarzy, które też się pojawiają, ale tych specjalnie nigdy nie zapisywałem, ponieważ mam swoje powody, ponieważ nie chcę, żeby tutaj można powiedzieć się tym strusiować i pióra wypinać, że ktoś mi tam napisał, że to mu się polepszyło, tamto mu się polepszyło, tego to celowo zostaje. Ale tam jak ktoś będzie sobie szukać w tych komentarzach, to sobie sam tam kiedyś znajdzie po kolei, bo one tam są. Ale tych specjalnie nie zapisywałem. Bo nasze zdrowie leży w nasze ręce, wasze zdrowie leży w wasze ręce. Widzimy oczywiście tam bardzo. Tak, bo to nigdy nie jest moja zasługa, ani jej zasługa, to jest po prostu każdy. To jest wasza praca, ta, na wasze wasza myślenie, zasługa. Na wasze ciało, na wasze życie. To znaczy, my dziękujemy wam na wasze życie, co wy robicie. Tak, wy zmieniliście wasz tryb życia, nie my wam go zmieniliśmy, tylko wy sami to zmieniliście. Dobra, i ale zaczynamy, bo to jest niecierpliwie. Czekaj, dobra. Moment. Nie. I to jest bardzo wielki komplement dla każdego od was, od naszej strony. I teraz ja mam gęsią skórkę. Tak. Dobra, mogę już? Tak. To fajnie. Dziecko, może startuję teraz. Ja się cieszę bardzo na to, że mogę w końcu znowu ten odcinek zrobić. Już czekałem na niego z 2 czy 3 tygodnie, kiedy się w końcu nazbiera. Ale dobra, chyba to lecimy. Jest drugi odcinek. Nie, trzeci już będzie. Lepiej żyć z darowizn niż brać kredyty. To był komentarz, który się pojawił pod kredytami. Tego, powiem tak, spróbuj przeżyć z darowizn i zobaczysz, jak będzie. Spróbuj, bardzo, bardzo. Spróbuj. Zdziwisz się, jak ci przyjdzie po 50, 60 groszy, po 10 groszy, bo takie imiona, które się tam pojawiają w tej liście, tam jest bardzo dużo takich, którzy wysyłają po 50 groszy, po 1 zł, po 2 zł, 5 zł. To się zdarza. Cały czas. Także spróbuj teraz za to przeżyć. Raczej nic z tego ci nie wyjdzie. I z darowizn to my na pewno nie żyjemy, bo my żyjemy głównie z tego, co wyrzucają reklamy z YouTube'a. Co wyrzuca, co ktoś zobaczy, to jest jedno, a drugie jeszcze ma wypłacaną polisę, nie emeryturę, jak to już tu kiedyś ktoś powiedział, bo ona nie ma jeszcze wieku emerytalnego. To jest wykupiona polisa, którą się najpierw wykupuje za grube pieniądze, a ona ci później wypłaca i sobie sam określasz, ile lat ma ci wypłacać i tak to mamy zrobione. Z tego my żyjemy. To już zresztą film o tym był, z czego my żyjemy. Dobra. Ty żałosny pantoflarzu. Co to znaczy żałośle? Żałosny. Ale tutaj ten komentarz naprawdę chcę pogratulować, ponieważ naprawdę ten pan był jasnowidzem, bo naprawdę masz dar jasnowidzenia, bo nie wiem skąd wiedziałeś, że mam rzeczywiście żałosne pantofle, że już są całe roztargane. Otóż one w gówno wdepłem od kota. I całe już są potargane i w takich pantoflach chodzę. Także no rzeczywiście, mam żałosne pantofle. Zgadłeś. Stary, gratuluję ci, naprawdę. Po co ci te niechlujne pazury? No właśnie, po co mi te niechlujne pazury? Na przykład po to, żeby to gówno z tego lacza zdrapać, które wdepłem. To jest pierwsza sprawa.
A reszta o pazurach, zresztą w sumie już film był, a tak ogólnie to jeszcze bardzo dobre probiotyki tutaj się hodują. Za darmo, nie musimy kupić. Nie trzeba żadnych kapsułek kupować, wystarczy tylko palcami jej zamiast widelcem. I już mamy wszystko. Na wasze informacje jeszcze o tym paznokci. Ja robię pracę z ogród, też moje ręce idą do ziemi. Ja nie wiem, jakie zwierzęta tam srają. Przepraszam na te słowa. Nie wiem, jakie zwierzęta robią małe drobki na ogród, bo po holendersku ten od królików my mówimy dropjes. I później ja idę w środku i jak ja jem moje jedzenie? Czy ja zbiera widelec? Co ja preferuję więcej? Rękami zawsze jedzą. Tak. I co ja robię albo nie robię przed jedzeniem na moje ręce? Nigdy rąk nie myję. Zresztą ja też nie. I ja żyję jeszcze dalej? Jak to jest możliwe? Jest możliwe. Jeżeli chodzi o to, to ona chyba nawet jest gorsza niż ja, bo ona niekiedy przyjdzie naprawdę, ma takie aż błoto na rękach i po prostu tymi rękami je. A to chociaż to błoto już tam troszeczkę opłucze. Nie lubię, jak mi tam ta ziemia szczela między zębami, jak to je malona nigdy. Takie ręce jakby nie było, bo... To znaczy ten ludzi, którzy myślają, on jest gorszy niż ja. To dopiero by wyglądało, jakbyście to widzieli. I to znaczy dla mnie, ja żyję tak, jak matka natura daje nam jedzenia. Po co ci... A nie, czekaj. Wyglądasz niechlujnie. Czy ja wiem, czy ja wyglądam niechlujnie? Może wyglądam niechlujnie dla kogoś, ale ja się nie mam nikomu podobać, ponieważ ja już żonę mam, także ja się nie będę stroić tutaj, żeby wyglądać idealnie. Ja się mogę do niej wystroić wieczorem, ale niespecjalnie pod film, bo to nie jest teatr i teatrzyk kukiełek. Trzeba teatr kukiełek zobaczyć, to włączcie sobie pierwszy, lepszy kanał w tej waszej telewizji, bo na pewno kto to napisał, ogląda telewizję. Także na 100% włącz sobie tam, pooglądaj sobie te showy mody, które są i tak dalej. Tam masz takich niechlujnych inaczej, którzy chodzą tacy cały wychudzeni i niekiedy mają majtki na głowie nawet założone i to jest moda. To jest super. Bo ja już widziałem takie dziwne rzeczy tam, że aż czasami jakbym zobaczył takiego na ulicy, to chyba rzeczywiście bym się przestraszył. Myślałbym też, że to jakiś hoklik wyskoczył z lasu czy skądś. W takim przebraniu, bo one takie lubią się tak przebierać, takie chuchliki, czy takie jakieś małe te wróżki i tak dalej, te wszystkie takie stworzenia natury, one tak lubią, tak się przebierać za różne rzeczy, a tu widzisz takie coś nagle w telewizji, to jest moda. Plus dodatkowe, co to znaczy dla ciebie, kiedy ludzie mają taki piękne sukienki albo kostumy. Na twoje oczy ten ludzi mają więcej wartość niż ludzie, którzy cały czas prawie idą na tak samo sukienkę, tak samo t-shirt, tak samo spodnie. Słuchajcie, bardzo dobrze. Specjalnie ten, który pisał ten komentarz. Wiesz, po co milionierzy są milionierzy? Bo oni nie chcą będą cały czas żyć na ostatnie moda. Mhm. Masz starą, wychudzoną kobietę. Widać, że ją wykorzystujesz i musi na ciebie zapieprzać. Gdy ja już nucę, nie mu dwerkę pomyśl. Na mnie zudyn. Bardzo przepraszam. Czy ty czujesz naprawdę dobrze na twój mózg? Jaki problem jest środkowy? Twój uche, no ero to jest na komputer, ale jaki problem jest środkowy? Twój uche, ty pisałeś, czy pisałaś taki reakcję. Ja myślę, ty nie znasz mnie, ty nie wie, ja robię to, co ja robię tutaj, w dom, ale większość ja robię pracę w dom i ja jestem na dwór, bo my mamy odwrotne role. Czy ty myślisz, każda kobieta, która ma to, one nie wiedzą, co oni robią? Ja myślę, one wiedzą,
doskonale, co one robią. Tak. A tak dla marginesie, odkąd jak przeszła na dietę keto, to żeby było śmieszniej, bo wszyscy na dietę, na keto chudną, a ona przytyła 6 kilo. I to jest mój problem, który w tym momencie... I tak się już utrzymuje. Ja spróbuję, będę na dole, ale na keto, na mój ciała, to jest trudno. Keto jest znane z tego, że on lubi wyrównywać wagę do takiego, jaka powinna być optymalnie. Dla organizmu, jaka jest, można powiedzieć, w genach zakodowana. I tu, jeżeli ktoś ma za mało wagi, to na keto przytyje i to się będzie utrzymywać, a jak ktoś ma za dużo, to znowu schudnie. Tak to jest znane, jest z tego dość keto popularne. Macie pełno zmarszczek, więc jecie niezdrowo. Zmarszczek to może mamy troszeczkę, a może dlatego, że nie używamy botoksu, może dlatego mamy zmarszczki, bo dzisiaj tak modne to jest, żeby chodzić i sobie szprycować botoks byle gdzie i później chodzą takie z takimi ustami. Na bardzo duże. Tak wygląda niekiedy. Albo... Tak warga raz spuchła, jak mi ktoś piłką przywalił, stałem na bramce, bo jak byłem młody, to jeszcze graliśmy w piłkę i przeważnie stałem na bramce. Kiedyś piłki nie złapałem i tak dostałem taką petardę centralnie tak tutaj, to właśnie później mi te wargi spuchły i tak chodziłem cały dzień z takimi spuchniętymi wargami, jak dostałem taką petardę piłką. Także to można za darmo sobie zrobić, nie trzeba chodzić się wszczykiwać. Starczy stanąć gdzieś na bramce i powiedzieć temu, który strzela gola, strzelbi w twarz. Spuchnie gwarantowane, wszystko, nie będzie ani jednej zmarszczki. A plus dodatkowe na botoks. Czy ty wiesz, jakie ludzie naprawdę potrzebują botoks? I to nie jest kosmetycznie. Nie, to są ten ludzie, którzy cały czas mają spasmy na nogach, na rękach. Małe dzieci, które nie umie będę żyć bez botulizmu, bo cały czas oni płakają, bo jest taki duży ból na ten mięśnie tam. Dokładnie. A zmarszczki będą, bo każdy się starzeje. To nie jest tak, że będziesz jeść zdrowo i wcale się nie zestarzejesz. Nie ma takiej opcji. Każdy się zestarzeje, prędzej czy później. A zmarszczki to w sumie mamy wszyscy już. Ja muszę tylko do spodni zajrzeć. Tam mam bardzo dużo zmarszczek. Na pewno ty też je tam masz. Plus dodatkowy. Czy ty w ogóle widziałaś twarz bez lach rempulces? Z uśmiechu też są zmarszczki. To ja mam takie bardzo dużo tutaj. Tylko bardzo młode. Tak, tylko bardzo młode ludzie mają to. Masz brodę, bo jesteś leniem. Nie, brodę mam, bo dała mi ją natura i ona rośnie. I nie jestem na tyle szajbnięty, żeby jej codziennie ścinać i w sumie próbować coś usunąć, co mi natura dała, więc po prostu ją zostawiam. Jak mi ją natura dała, to ona tam ma być widocznie, ta broda. No to chyba jest logiczne. Nie, natura mi tego nie dała, bo to brody, żebym musiał teraz się codziennie denerwować i ją golić, tylko ona mi ją dała po to, żeby ona tutaj była. A kto brodę nosi, ten wie doskonale, o czym teraz mówię. Jakie tu są plusy z tego wszystkiego, ten będzie bardzo dobrze wiedzieć. Moja będzie jeszcze troszeczkę dłuższa, to nawet nie będę musieć maseczki zakładać do sklepu, tylko sobie ją pociągnę i okulary założę. Czy jaki wypas? I to za darmo od Matka Natura. Tak. Szkoda, ja nie mam broda. Zabierzesz swoją babcię na dyskotekę. Bywaliśmy, pewnie, że byliśmy na dyskotece. Tak jest. W Holandii, jakie jaja były. Wyskoczyła, tam był taki słup, taki do tańczenia. Wyskoczyła na ten słup i zaczęła tam robić figury różne, to aż te wszystkie młode dziewczyny stały tak wryte. A ja jak zacząłem tańczyć, to aż buty mi gdzieś wyskoczyły, gdzieś tam w publiczność poleciały ze sceny, bo zrobiłem takie szybkie ruchy, jak zaczynam tańczyć, także nogi tak szybko idą, że ich nie można zobaczyć. I po prostu miałem luźno zawiązane sznurówki i tak buty wystrzeliły, fuch, poszły. No i w sumie trzeba było w skarpetach. Ale były super czasy dla nas. Także to akurat spoko w każdej chwili.
Ale w Holandii byłem w dyskotekach, ale tutaj ja nigdy nie byłem w dyskotekach. Bo tutaj nie ma za bardzo, gdzie na wsi pójdziesz na dyskotekę. Z kurami chyba. Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem porządnie. A w ogóle nie wiem, czy teraz w ogóle się odbywają, czy trzeba mieć pewnie też maty na pysku założone. A kiedy jest dobra dyskoteka i jest możliwość, idziemy tam bez takiej przez nasze dzióbki, o, proszę, daj nas na wasze komentarze. I chyba idziemy tam, ale my nie pijemy alkohol, tylko i wyłącznie wody. Tak, na tym się też można fajnie zabawić. Zdejmij te łańcuchy, wyglądasz jak pies na uwięzi, a chcesz być traktowany poważnie. Ja nie chcę być traktowany poważnie. Kto mi powiedział, że ja chcę być traktowany poważnie? Ja nie chcę być traktowany poważnie. Mnie nigdy nie traktujcie poważnie, żebyście czasem nie wzięli, bo ja jestem śmieszek. Ja lubię bardzo się śmiać, także u mnie powaga to jest coś bardzo niedobrego w sumie. U mnie zawsze musi być jakiś żart między tym. Jak gdzieś wchodzę w towarzystwo gdzieś tak bardzo poważnie, to nie czuję się dobrze z tym. Wolę opuścić takie miejsce, bo to nie jest dla mnie. No wszyscy, jak ja to zawsze mówię, wszyscy połknęli styl odmietły. I tak wszyscy stoją i są tego. Każdy się boi cokolwiek zrobić. Wtedy najlepiej wejść w takie towarzystwo, puścić bąka i zobaczyć, co zrobią. Na pewno byłoby wesoło. Także to jest pierwsze, a wyglądasz jak pies. Pamiętaj, że każdy pies może ugryźć, nawet niepozorny. Może łapę odgryźć w każdej chwili. Także to w sumie jest... O, super. Dobra, jedziemy dalej. Kampik. Kamper też zdarowy. Nie, kamper nie jest zdarowy. W sumie to nie był kamper, to był bus. Zamieniliśmy go po prostu za naszego Jeepa Commandera, którego mieliśmy od jej mamy. Ona stwierdziła, że już raczej chyba nie przyjedzie. Tutaj szczególnie przez to wszystko, co było, i powiedziała, żeby coś z nim zrobić. Także został zamieniony. Zamieniony został na Renault Trafika. I zamieniony został na Chryslera Voyagera, także zamieniliśmy jedno na dwa. Oczywiście obydwa starsze niż był Jeep, bo Jeep był dużo, dużo więcej warty. Ale troszkę zgnite, ale daje radę. Przejechał bez problemu całą trasę. To pewnie będzie stał znowu z roka, że jakkolwiek nim ruszymy. Stoi. Ale czy ty naprawdę jesteś tak mądry i ty nie wiesz, co to jest rocznicy środkowy kamper i Renault Trafik? Mo, ty masz dobrze mózg, który bardzo dobrze pracują. No ja go w sumie nazwałem kamper, no bo tam łóżko jest wstawione, no ale to jest wszystko tak zrobione, ale to jest bus. To jest bus. Zwykły bus. Kamper jest kamper. Jak jest na żywo od niej kanał? Macia Boho. Oni mają kamper. To jest prawdziwy kamper. Naprawdę. No. Także on zdarowy na pewno nie był. Tak jak już mówiłem, jak ci ktoś zacznie przelewać po 51 zł, po złote 50, po 2 zł, to spróbuj za to kupić kamper. No proszę bardzo. Obawiam się, że może ci braknąć życia. Szczególnie jak jeszcze masz cały kanał na utrzymaniu, który też musisz zakupywać różnego rodzaju rzeczy. Padnie komputer, no to co, od razu 4000, nie twoje. Ta kamera, która mnie kręci, też 4000 kosztowała. Spróbuj to ogarnąć wtedy. Dobra. Żona wstaje o 5 rano, a ty o 9. Wstydź się. Dobra. Po co wstydź? Tylko, że ja o 5 idę dopiero spać. której mam wstać? Cały i ja idę spać. Środkowe, 6 i 8 na wieczór. Ona śpi więcej niż ja. Ona śpi dużo więcej niż ja. Bo ja jestem zawsze na deficycie, bo się nie da inaczej. Ja zanim to wszystko pogarniam, te komentarze i zanim film złożę, wszystko, to się nie da inaczej. Zawsze jest ta 3., 4. czy 5. Nie umiem prędzej. Próbowałem już, nie zmieszczę się w czasie i koniec, nie ma szans. Zawsze, bo zanim sam się film poskłada, zanim to wszystko, zanim on się wgra na to wszystko, to musisz wszystko czekać, uzupełniać te opisy, to, tego, playlisty, karty, bla, 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 bla. W międzyczasie jeszcze jak mam film taki, jak był na przykład, czekaj, w piątek on był, no w piątek to był. Tam miałem prawie 350 komentarzy ponad w filmie, które wszystkie przejrzałem.
to już same to przejrzenie tych 350 komentarzy już mi zjadło praktycznie 5 godzin czasu, żeby to wszystko przeczytać. Także to nie jest też takie proste. Plus dodatkowe, spróbowamy parę razy. Ja idę troszeczkę później do łóżka i on troszeczkę szybsze. Ale od ten moment obydwie nie... wij kunnen niet fatsoenlijk slapen op dat moment. No, ciężko zasnąć wtedy i tak dalej. Bo my obydwie naprawdę potrzebujemy nasz czas sama w łóżko. To jest dla nas... To jest bardziej rytm życia, który się już przystosował do tego. Tak, to już jest troszkę tak inaczej. No, mamy swoje rytmy. Pracujemy na dwie zmiany, nie? Ona idzie wcześniej spać, ja dalej haruję za nią, czyli przejmuję ten czas, który ona powinna jeszcze pracować, to ja jeszcze przejmuję, pracuję za nią, no później ona wstaje, ja idę spać. Następna zmiana. Ale to jest też dla nasze bezpieczeństwo. No, i to nie zawsze, zawsze ktoś jest obudzony, nigdy nikt nie śpi. Zaczynacie opowiadać głupoty. Dobrze, no fajnie, a ty zaczynasz pisać głupoty. Czemu mi tu głupoty piszesz? No przestań z moimi komentarze głupotami. No przecież mówiłem, że mam 350 komentarzy, no to wiesz, no mi głupi komentarz napisałeś, no. Nie, jak ty tak możesz. Ale ja myślę, ludzie mają prawo napisać, ale kiedy jest pozytyw, konstruktyw, opbouwende krytyk, w tym momencie tak, ale kiedy to jest taki spiral na dole, nie, ja chcę, to jest dla mnie tak samo jak wiadomość, każdą godzinę albo każdą pół godziny i mój żołądek robi to i wszystko jedzenie chcę będę z powrotem, tak. Bo to nie czuję dobrze dla mnie. Dobra, kolejny. Jesteś analfabeta. Dobra. Wow. Anal mam, ale nie robię. Mydełka fa nie używam. Beta nie jestem, bo jestem samiec alfa. Także to się w sumie nie zgadza do końca. No nic na to nie poradzę. Nie trafiłeś tym razem. Ale spróbuj szczęścia następnym razem. Może się uda. Ale ten człowiek, który pisał ten komentarz od on, i on jest analfabet, czy ty jesteś tak perfekcjonist, czy wszystko musiał będę kropka i kropka na i tak dalej i kropka na j? Czy ty naprawdę jesteś tak mądra? Okej. A mi się nigdy nie chce alta wciskać, dlatego zawsze piszę bez znaków polskich. No, tak. Ale nie od razu alta wciskać. Gdzie twój praca jest, twój praca było bardzo dobrze, jak ochronasz w sklepie. Tak jest. Jeden ostatnio mi szarpał za koszulkę. Już go chciałem tam zgłosić. Wzięliśmy za nietykalność, bo mi po pasażu mnie ścigał, bo nie miałem szmaty na twarzy. Dobra, czekaj, jedziemy dalej. Robiłem taki film o pomidorach. Nie pamiętam, co to tam było. Coś z pomidorami. Ostatnio niedawno był. I tam gdzieś się pomyliłem i powiedziałem, zamiast pomidory, powiedziałem tomaty. I tutaj był teraz taki komentarz. Błaźnie, zapomniałeś polskiego, bo angielskiego zupełnie nie znasz. To jest pierwsza część komentarza. Tylko tomaty to nie jest po angielsku. To jest pierwsze. Także, panie błaźnie, nie znasz pan śląskiego w kraju, w którym pan żyjesz. No jak tak można? Śląskiego swojego własnego języka na własnej ojczyźnie nie znać. No co wy to tak? Jak to tak? To jest polski język śląski. Czy nie jest polski język? Jaki angielski? Angielski to są tomatoes. A nie, tomaty. Bo tomaten jest 100% Nederlands woord. En eentje is een tomaat. Tak. To jest druga część. Błaźnie, jakie tomaty, pomidory, jesteś... Co tu napisałem? Jesteś głupcem. No niestety, no nie jestem głupcem, bo ty nie znasz śląskiego, nie znasz swojego polskiego języka. No, no bardzo mi przykro w tym wypadku, że nie znasz. Może czas pojechać gdzieś tam na Śląsk
i troszeczkę się pouczyć. Po śląski i gadaj po śląski i zobaczymy, jak twój mózg reaguje. I to jest wstyd, że Holenderka umie po śląsku, a ty nie umiesz po śląsku. No bez przesady. Nie wykorzystuj tego kanału na zarabianie. Nie wiem, o co tutaj za bardzo chodzi. Można popróbować pozarabiać na tym, ale to nie jest proste, bo powiem wam, sytuacja wygląda dość chamsko, jeżeli chodzi o to wszystko. Ponieważ masz tam jakieś próby, które się robi, tak jak niektóre z tymi kodami zakupowymi. Jest chyba tylko jedna firma, która rzeczywiście jest rzetelna. A reszta próbuje zawsze ci tak wysiudać. Tak czy siak. Zawsze są jakieś zagrywki, że coś tam się zrobi, że i tak tego nie dostaniesz, że i tak coś ci się zmieni w tym wszystkim. Ale to jest... Ja na początku myślałem, że zacznę te filmy zdejmować, bo było inaczej umówione wszystko, a później wyszło całkiem inaczej z tego. Ale mniejsza z tym, niech to zostanie. Niech po prostu mają, bo niektórym chyba jednak jest za mało, bo i były, i oszukania były, gdzie się mówiło, że się nic nie sprzedało, a się sprzedało, bo ludzie mi pisali, że się sprzedało. Ale tak jak mówię, niech to tak zostanie. Mi to akurat nie przeszkadza. Nie potrzebuję mieć milionów z tego wszystkiego. Dopóki mam rachunki wszystkie zapłacone, wszystko jest ok. Także tak to mniej więcej wygląda. Może ja za dobry czasami jestem i że się tak dałem troszeczkę też wyrąbać, bo mogłem podpisywać jakieś wodoodporne umowy, jak to się mówi, ale nie zrobiłem tego, tylko takie zwykłe, a tam zawsze jakieś kruczki są. Dobrze, że cię kobieta zostawiła. Może znajdziesz młodszą, ale takiej chyba nie ma, bo która by chciała gościa, którego na rachunki nie stać. Także to jest pierwsza rzecz. To było do tego filmu list pożegnalny. Tam bardzo dużo osób w ogóle nie zrozumiało nadal tego filmu, bo dalej się dziwią, że ona nagle jest w filmie. Tylko tam jeszcze raz tłumaczę, to był film, gdzie był czytany list pożegnalny marzeń, które rzekomo mi go napisały. To była inscenizacja, to było po prostu przedstawienie wam tematu marzeń. A większość osób myślała, że ona mi list pożegnalny napisała, gdzie to absolutnie mija się z celem, bo my mamy bardzo udany związek i już super, mi się bardzo tutaj podoba. Także nie chciałbym zamieniać na nic innego. Także to jest troszeczkę takie dziwne. Może znajdziesz młodszą, ale nie chcę młodszej, bo młodsze to ciężko znaleźć dzisiaj naprawdę kogoś, kto jest w tak zwanej fali, bo my jesteśmy na jednej fali. I to nie zgra, to nie współgra. Ja bym się musiał znowu zmienić całkowicie, żeby to współgrało. Dlatego to akurat nie, to mi nie pasuje. Zresztą mnie pewnie też nie. Chyba nie ma, bo chciałaby, która by chciała takiego, kto by nie umiał zapłacić z rachunku. Ale ja mam wszystkie rachunki opłacone zawsze. Co ona mi powie, kup mi to, czy kup mi to? I to jest kupione. Ile razy? Ja pytam. Ja. No zdarza się, nie, nie policzę na palcach, ale zdarza się. Zapyta, kup mi to, pyk, stoi. Tak jest. Niekiedy szybciej, niż nawet by się tego spodziewała. Tak jest, ale również jest. Ile razy wy widzicie kobietę, która ma taki torba i później oni idą razem, facet, czy mąż, czy chłopak do sklep i kobieta, ja nie mówię, każda kobieta jest, ale dużo młode kobiety są takie jak oni cały czas chcą mieć najnowsza moda, najnowsza torba, z marki. Takie markowe. No. Tak? Nie od Marka, nie od pana Marka, tylko Marko.
Tak. Ale tutaj nie chodzi również o ten mniejszość Markowa i skansen na przykład. I to nie jest reklama, ale to jest bardzo fajny skansen z Markowa. Mamy film stamtąd. Tak. Tylko nie wiem, na którym kanale. Plus dodatkowe. Ten, what is that in Polsce, że nam? The blues? Nie wiem, bluza może by to było. Ten bluza. Ile lat to ma? 41 lat. Bo mój matka robi tam bluzka sama na ręce. Ona robił 2 sztuk. Jeden do niej i jeden mniejszy do mnie. I ten od niej jest teraz na mój ciała. To znaczy, kto pilnuje naprawdę i jaki materiał dzisiaj z Czech są robione koszuli i wiem co. Ile sezony wasze t-shirty na przykład chodzą? Jeden sezon, dwa, trzy? I to ma tylko 41 lat. Cie. To było dobre. Czy jesteś już akwizytorem wyciskarek? To było naprawdę dobre. Jak wiecie, bardzo często wam pokazuję i zawsze się tam świeci w góry, gdzie to znaleźć, ale to jest tylko i wyłącznie dla mojej wygody, żebym nie musiał cały czas pisać, gdzie to kupić. Bo te... wyobrażacie sobie teraz, że na tych filmach to się świeci niekiedy pół filmu, że link jest w opisie i numer telefonu się świeci, gdzie to można kupić. I wyobrażacie sobie, że dalej są komentarze, gdzie to kupić? Czy wy sobie to wyobrażacie, że dalej są komentarze, gdzie to kupić? Jak te filmy wy oglądacie? To mam to zrobić takie duże na cały wyświetlacz, że w ogóle nic nie będzie widać, ja już nie wiem. No. I tutaj widzimy różnicę. Ja stoję bardzo luzem. No bo mnie to zawsze dziwi, nie? Świeci pół tak. filmu, gdzie to kupić, jak byk w tym rogu, a i tak się pojawi komentarz i to nie jest jeden raz. To nie jest jeden raz, to się praktycznie za każdym razem pojawia. I nie jest to też ta sama osoba, żeby było śmieszniej. Mhm. Ale dla mnie to są te osoby, które... No chyba, że ktoś to ma włączone i sprząta. No, 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 może, że tak, że nie ogląda ekranu i nie widzi. Albo jedzą w są w samochód na ulicy, bo też są ludzie, które oni nie zobaczają, ale oni tylko słuchają. Ale ten ludzie, kiedy oni chcą mieć, oni czytają opisy. Ty. Tak. Z drugiej strony, czekaj, bo jeszcze ci przerwie. Tam nie ma kodu zakupu na te wyciskarki. Nie ma tam żadnego kodu, że musicie gdzieś kod wpisać, dostaniecie rabat i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego. Jedyne, co teraz ostatnio wprowadziłem, to że jak miałem taką okazję dostać jakąś prowizję za to, to ja powiedziałem, nie, zróbcie po prostu, wrzucicie książkę dla was za to. I teraz jak kupując jakieś wyciskarkę stamtąd, podacie rzeczywiście, czy powiecie, że tam tutaj ode mnie, to nie ma żadnego znaczenia, to dostaniecie po prostu książkę do tej wyciskarki gratis. To jest to, co w sumie ja powinienem dostać, czego ja nie wziąłem, a dałem po prostu wam, żebyście mieli książkę z tego. I tyle w temacie. Mogę robić tak. przerwę no, teraz? No chciałem to do końca powiedzieć, żeby to było jasne. No, ja rozumiem. I teraz zapomniałam. Nie. Wiem, już wiem. Ja myślę, że ten ludzie, którzy pisają ten komentarz, oni również, oni zobaczają na ten filmik, ale oni również robią inne rzeczy. Na przykład małe dzieci, albo pije herbata, albo i ja mówię tylko i wyłącznie o ten czarna herbata, albo ten kawa, albo... Nie, ten nazwę ja nie mogę mówić, bo to jest reklama i na ten instancji ja absolutnie nie chcę robić reklamy. Albo wy macie ciasteczka, albo inne rzeczy i cały czas... Dobra, ostatni komentarz, jaki się zdążył załapać do tego, ten był w sumie dobry. Czy jesteś szaczanista? Po co ci ten... krzyż. No to jest taki krzyż elegancki, taki specjalny. Dostałem w prezencie, już mówiłem dużo, dużo razy, dlatego go noszę. Po co ci ta czerwona nitka? I najlepsze teraz.
i ten pierścień tytanów. A nie, to tutaj mógł. I ten pierścień tytanów. To mnie rozwaliło. Boisz się czegoś było dalej. Pierścień tytanów. Co to jest? Ja pierwszy raz słyszałem, to jest pierścień Atlantów, ale nie żadnych tytanów. Tytana to ty może masz w gaciach, jak się tam ściągniesz, a to nie będzie tytan, tylko będzie tytanek raczej, prędzej taki malutki tytanek. Powiem wam, tak się uśmiałem z tego komentarza, z tym tytanem. Naprawdę. On później miał ból tutaj i ból na brzuch. Gość dał naprawdę czadu z tym, a później jeszcze mi odpisał, że jak ja tak mogę się śmiać z niego, jak ze mnie się też wszyscy śmieją. No i dobrze, mają się śmiać, bo to ma być śmieszne. Śmiech to zdrowie, to jest pierwsze. Tak, czemu jest. Ja wszystkim nie odpiszę na ten komentarz? Po prostu jak on pyta, to czemu ja mu tego nie odpiszę na to? No, czemu? Masz 125 tysięcy czy ileś tam subskrypcji, nie 124 wiem. 124 ile? I każdy pyta o coś i spróbuj mu teraz odpisać na to, każdemu jednemu. No to ja mu napisałem, co ja jestem, robot? Znaczy coś dalej napisał, nie wiem, bo już później nie wracałem do tego, bo mi powiadomienia nie przychodzą. Jak ktoś odpowiada na komentarz, czyli ja na przykład coś odpiszę i odpowiem i później ktoś jeszcze raz odpowie, to ja nie dostaję powiadomienia o tym. Ja bym musiał się znowu cofnąć 500-600 komentarzy do tyłu, przeskrolować. I to my nie robimy. Tego już nie robię, także jak ktoś coś chce, to musi zawsze zaczynać nowy komentarz, żeby on znowu wszedł na górę, bo jak odpowie na tym, to jest szansa bardzo mała, że jeszcze odpisze. Czasami wyskoczy jakieś małe powiadomienie, ale to jest raz na 1000 razy, że przyjdzie powiadomienie. Także nic na to nie poradzę. Także to jest pierścień Atlantów. Czerwona nitka dla ochrony przed głupimi komentarzami. Nie, bo wcale nie był głupi komentarz. Nie, żebyś tutaj nie było jakichś skojarzeń teraz czasem. Także to jest czerwona nitka i krzyżyk po to, bo go dostałem w prezencie i go noszę od bliskiej mi osoby. Także w sumie tyle w temacie, jeżeli chodzi o to. Wszystko, także mam nadzieję, że było troszeczkę znowu wesoło, bo ja się znowu śmiałem. Najlepszy to był pierścień tytanów i te pantofle. To był git. Super. Dosłownie jasnowic nie z tej ziemi. Masz zadatki. Czas otworzyć kanał z jasnowidzeniem. Dobra, także moi drodzy, było wesoło, pośmialiśmy się. Przypominam, że nadal jeszcze, ja tam napisałem w filmie, w jednym filmie napisałem, że parę osób nie podało maila, jeżeli korzystało z tego szkolenia o tych roślinach letnich, które było w promocji. Ja miałem 6 czy 7 osób, które nie podały maila i one nic nie dostały, bo moja magiczna kula, w której mogę tego e-maila zobaczyć, jest w serwisie. Niestety, jest w naprawie, bo kot ją przewrócił i nie mogę wyczytać tego maila z tej kuli, także nie wiem, gdzie mam to wysłać. Także jak nie dostałeś, to czas napisać na maila, a mail znajdziesz w opisie. Także tyle na dziś. Życzymy wam udanej, wesołej niedzieli. Także jak was za bardzo szczęki bolą od śmiania, to poproście partnera, żeby wam wymasował twarz, albo sami wymasujcie tak i będzie super. Dobra, także tyle na dziś. Trzymajcie się, hej. Pozdrawiam was do następnego razu. I pamiętajmy na nasz dobry mózg. Nasze zdrowie leży w nasze ręce, wasze zdrowie leży w wasze ręce. I kiedy umiesz myśleć, używaj mózg. Trzymajcie się. Hej. Do następnego. Pa.